Cześć, witam. Z tej strony AquaPixel. Słuchajcie, sobotnia, piękna pogoda, wręcz grillowa, albo gdzieś nad wodę. No, a propos wody. Tak się dzisiaj stało, że wyłączyłem moje kubełki na czas karmienia ryb. Po czym, no, po godzinie załączyłem, szedłem na moment, wracam. No i co? Pod szafką woda, kałuża, ogromna. Niestety nie wiem dlaczego, co się do końca stało. Gdzieś kubek zaczął przeciekać. Sprawdziłem, że nie cieknie spod tej tutaj uszczelki łączenia. Cieknie spod tych klamerek. Dokładnie rzecz biorąc, tam są takie otwory od głowicy. No i właśnie zacząłem testować, gdzie to faktycznie cieknie, dolewając wody. Będzie, o, już widać jak cieknie. I cieknie spod wszystkich czterech klamerek. Zaraz będę zabierał się za rozebranie tej głowicy. Zobaczymy, gdzie faktycznie jest ten wyciek. Bardzo ciekawe, no. Parę dni temu rozbierałem, wyjmowałem koszyczki, wymieniałem media filtracyjne. To jest akurat kubek, który odpowiada za typowo mechaniczną filtrację, więc tam tylko gąbki i włóknina. No ale to było parę dni temu, wszystko elegancko działało. Do dnia dzisiejszego, do momentu, kiedy nie wyłączyłem tego filtra i po godzinie go nie włączyłem z powrotem. Dobrze się stało, że w miarę szybko wróciłem i zauważyłem faktycznie tą kałużę pod szafką. Udało się to w miarę zetrzeć, chociaż nie wiem, ile tam wody jest teraz pod szafką, tak na dobrą sprawę. Aczkolwiek spuszczenie wody z akwarium i odstawienie tego, żeby sprawdzić, no, graniczy z cudem niemalże. Mam nadzieję, że budując tą szafkę, udało mi się to tak zabezpieczyć, żeby faktycznie ta woda tam się nie dostawała. No zobaczymy. Słuchajcie, zaraz część dalsza z rozbierania i szukania usterki tego filtra. No dobra, kończąc przygodę odkrywania, dlaczego mój filtr cieknie, już odkryłem. Jest to Chińczyk, więc też nie ma co się spodziewać, jeżeli chodzi o trwałość materiałów, z których jest wykonany. Słuchajcie, tutaj to jest wlot do filtra. Widać? Widać. Wyłamany jest kawałek tego plastiku łącznie z zaczepem zatrzaskowym tutaj od spodu, jak nakładamy złączkę. No niestety, widzę, że też tutaj jak odkręciłem, to już też plastik był spękany, po prostu ta śrubka puściła, rozleciało się. No nic, no tyle przygody z filtrem. Jutro będę próbował załatwić, żeby to gwarancyjnie mi po prostu wymienili. No i bateria padła mi w kamerze, musiałem wymienić. No więc nie wiem, w którym momencie to urwało. Tak, wysyłam go na gwarancję, zobaczymy. W karcie gwarancyjnej napisali, że nie podlega gwarancji, jeśli są uszkodzenia mechaniczne, oraz gwarancja nie obejmuje zmęczenia materiału, czy tam zużycia materiału. Nie wiem, jak potraktować tego typu popękane plastiki.
Niestety nie jest to plastik jakiegoś ekstra jakości. Zobaczymy. Słuchajcie, na tę chwilę tyle. Zobaczymy później, co mi odpowiedzą z gwarancji. Trzymajcie się. Cześć.